według stałego porządku, gdy trzecia przyszła godzina. Napełnij uczniów Chrystusa, oto bez zmiany swej łaski, i będą teraz i zawsze. Amen. Henry Newena. Bardzo ciekawa postać. I on wskazywał na kilka cech, które powinien mieć każdy przewodnik, lider, osoba duchowna czy świecka, ale ktoś, kogo byśmy określili jako ktoś, kto przewodzi innym. No dla nas to jest bardzo ważne, jako dla kapłanów, ponieważ też wielu ludzi prowadzimy w naszej posłudze. Więc tylko przypomnę pierwsze 4 punkty, które były poprzednim razem, co to było. On wylicza przymioty współczesnego przywódcy duchowego. Pierwsza rzecz to było, że ma być zakochany w Bogu. Po drugie, współczujący. Po trzecie, człowiek nieustannej modlitwy, ale też taki kontemplatywny krytyk. Czyli z jednej strony ma to być człowiek, który jakby no jest zanurzony w Bogu, ale z drugiej strony bardzo konkretnie stąpający po tej ziemi. Otóż w związku z upływem terminu kadencji w dekanacie Lwów z dniem 20 października jak ktoś liczy się z tym, my składamy propozycję na wicedziekana, a wicedziekana wybiera z 3. Nie 15 roku życia. Dolnej granicy nie stawiam. Jeśli mama 11-12 grudnia, jeśli ta mama uzna, że dziecko już w miarę rozgarnięte i sobie tam tę dobę przeżyje pod opieką animatorów i księdza, no to można dawać.